Wylądowaliśmy w Keflaviku i jedziemy na nocleg w Reykjaviku. Po drodze zatrzymamy się przy Błękitnej Lagunie. Błękitna Laguna, chociaż wygląda jak cud natury, powstała w wyniku ingerencji człowieka. Gdy w 1976 roku wybudowano tu elektrownię geotermalną, to założono, że nadmiar gorącej wody będzie znikał między zwałami lawy. Okazało się jednak, że woda nie znikała. W miejscu, gdzie woda wypływała z elektrowni, utworzyło się jezioro, dziś zwane Błękitną Laguną. Unoszące się gdzieniegdzie masy gorącego powietrza i otaczające lagunę zwały lawy, kontrastujące z mleczno-błękitnym kolorem wody, tworzą niezwykły widok. National Geographic umieścił Błękitną Lagunę na swojej liście 25 cudów świata. Średnia temperatura wody wynosi 39 stopni, więc kąpielisko jest czynne cały rok, nawet w środku zimy. Późnym wieczorem docieramy do Reykjaviku. Jest już w 9:30, ale jest jeszcze na tyle jasno, że można się wybrać na przechadzkę. Reykjavik znaczy po islandzku dymiąca zatoka. Tak go nazwał wiking Ingólfur Arnarson, który w 874 roku założył pierwszą osadę na Islandii. Obecnie Reykjavik liczy około 120 tysięcy mieszkańców. Miejski dom bankietowy, dawniej własność konsulatu francuskiego, w którym w 1986 roku spotkali się Ronald Reagan i Michał Gorbaczow, zapoczątkowując proces światowego rozbrojenia. Reykjavik jest stolicą państwa położoną najdalej na północ. Prawa miejskie otrzymał w 1786 roku i był wówczas jednym z najmniejszych miast w Europie, licząc 167 mieszkańców. Katedra luterańska, wybudowana w latach 1945-1986, zwieńczona 80-metrową wieżą, którą widać z każdego miejsca w Reykjaviku. Przed katedrą stoi pomnik Leifura Eiriksona, który według jednej z teorii już w 1000 roku dopłynął do Ameryki jako pierwszy z Europejczyków. Spod katedry malownicza uliczka prowadzi do jeziorka Tiernin, położonego w centrum miasta. Z upływem czasu jeziorko zamieniło się w miejski staw, nadal jednak wychowują na nim pisklęta liczne dzikie ptaki. Jest ich tu ponad 40 gatunków, głównie kaczek.
na sztucznej wyspie na jeziorku w latach 80. ubiegłego wieku wzniesiono nowy ratusz. Czasami urządzane są tu bezpłatne koncerty i wystawy. Centralny plac miasta z pomnikiem islandzkiego patrioty Jona Sigurdssona, obok gmach parlamentu i kościół luterański z XVIII wieku. Pomnik Skúli Magnússona, pioniera uprzemysłowienia Islandii. Domniemana lokalizacja chaty pierwszego osadnika na Islandii, a to najstarszy budynek w Reykjaviku z 1764 roku. Budynek rządowy. Tu mieszczą się biura premiera Islandii, gmach opery z widownią na 820 osób. Islandia jest krajem wulkanów, gejzerów, lodowców i wodospadów. Jedziemy wzdłuż uskoku, w którym niedawno w wyniku ruchów tektonicznych uaktywniły się liczne gejzery. W tym miasteczku jeden z gejzerów wybuchł wprost pod budynkiem mieszkalnym, niszcząc go całkowicie. Jesteśmy przy wulkanie Kerid. Jego krater ma 270 metrów długości, 170 metrów szerokości i 55 metrów głębokości. Powstał około 6,5 tysiąca lat temu. Był to wulkan stożkowy, którego komora magmowa się opróżniła i z czasem wypełniła się wodą. Obserwujemy wybuch gejzera Strokur, czyli kocioł. Co 10 minut wyrzuca on fontannę wody i pary na wysokość około 20 metrów. Stoimy nad gejzerem Geysir, od którego pochodzi miano nadane tego typu źródłom geotermalnym w wielu językach na świecie. Przez kilka stuleci wyrzucał on okazały pióropusz wody i pary na wysokość do 80 metrów. Teraz jest nieaktywny. Wspinamy się na jedno ze zboczy okalających dolinę, by zobaczyć wybuch Strokura z góry. Thank you.
jesteśmy nad Złotym Wodospadem. To podwójna kaskada, którą rzeka Kwita z ogłuszającym łoskotem spada z 32-metrowego progu w czeluść wąwozu. Z wodospadem jest związana autentyczna historia o jego uratowaniu. Pewnego razu właściciel okolicznych gruntów wpadł na pomysł, by rzekę Kwitę przegrodzić tamą w celu wykorzystania mocy kaskady do produkcji energii elektrycznej. Na wieść o tym dziewczyna z pobliskiego gospodarstwa udała się pieszo do Reykjaviku, by złożyć zażalenie przed rządem. Ogłosiła przy tym, że rzuci się z wodospadu w przepaść, jeśli zapora zostanie wybudowana. Ponieważ projekt budowy i okoliczne grunty były prywatne, państwo wykupiło Złoty Wodospad i ustanowiło go pomnikiem narodowym. Dzięki temu możemy nadal podziwiać jego urokliwe piękno, a dzielną dziewczynę upamiętniono na kamiennej tablicy. Thingvellir znaczy równina parlamentarna. Park Narodowy ustanowiono tu w 1928 roku. Znajduje się tu największe jezioro na wyspie Thingvallavatn o powierzchni 84 km2. Powierzchnia Ziemi jest poprzecinana licznymi szczelinami, gdyż tutaj płyta euroazjatycka styka się z płytą północnoamerykańską. Płyty te oddalają się od siebie, co najlepiej można zobaczyć w wąwozie Almanagia. Na równinie już w 930 roku po raz pierwszy zebrał się islandzki parlament Alþing, który jest najstarszym parlamentem nowożytnej Europy, funkcjonującym do dziś. Parlament zbierał się tu do końca XVIII wieku. Tutaj w 1000 roku pogański kapłan ogłosił przyjęcie chrześcijaństwa na Islandii, a w 1271 roku Islandczycy przegłosowali przyjęcie zwierzchności Norwegii. W 1944 roku odbyły się tu uroczystości związane z ogłoszeniem faktycznej, pełnej niepodległości Islandii. Wody jeziora Laugarvatn są ogrzewane przez czynne gorące źródła. Pokaz konia islandzkiego rasy o tysiącletniej tradycji. Konie te należą do kuców i są to jedyne konie europejskie poruszające się pięcioma rodzajami chodu. Stęp, kóz, galop, cwał i inochód, polegający na tym, że koń unosi dwie nogi po jednej stronie ciała, podobnie jak wielbłąd.
Wody rzeki Selyalandsa spadają z wysokości około 60 metrów do głębokiego basenu. Dość głęboka nisza skalna pozwala wejść pod wodospad i oglądać świat z zawodnej kurtyny. Marca 2010 roku miał miejsce wybuch wulkanu Eyjafjallajökull, a erupcja trwała do czerwca. Początkowo wulkan wyrzucał tylko rozgrzaną magmę, ale 14 kwietnia nastąpiła tak silna erupcja popiołów, że sparaliżowała ruch lotniczy prawie w całej Europie. Wulkan ma wysokość 1651 metrów i średnicę krateru 3 do 4 km. W całości jest pod lodowcem. Jesteśmy w domu farmerskiej rodziny, która ucierpiała w wyniku wybuchu. BBC zmontowało film z przebiegu wybuchu i podarowało tej rodzinie, która otworzyła centrum informacyjne wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull. Właśnie oglądamy fragmenty tego filmu. Spowodowane wybuchem wulkanu gwałtowne topnienie lodowca wywołało katastrofalną powódź. Thank you.
Jesteśmy tu w sierpniu 2011 roku. Tak obecnie wygląda farma po usunięciu skutków wybuchu. Dziesięcioletni właściciel Muzeum Folkloru osobiście zaprezentował sposób gry na starym instrumencie. Muzeum jest prowadzone od 1949 roku przez Fiordura Tomassona. W nowoczesnym budynku eksponowana jest kolekcja około 6 tysięcy przedmiotów. W skansenie zgromadził on różne rodzaje budynków wznoszonych na wyspie. Skógafoss to jeden z największych islandzkich wodospadów o wysokości 60 metrów i szerokości 25 metrów. Można go podziwiać zarówno z dołu, jak i z góry. Usytuowany jest na dawnym klifie nadmorskim, ale obecnie linia brzegowa jest oddalona stąd o około 5 km. Według legendy pierwszy osadnik w okolicy Trasi Thorolfsson został pochowany w skrzyni pełnej złotych monet w jaskini za wodospadem. Lodowiec Nyrdalsjökull jest czwartym co do wielkości lodowcem na Islandii, a jego powierzchnia wynosi 600 km kwadratowych. Swą zamarzniętą powłoką przykrywa czynny wulkan Katla, którego kaldera ma rozmiary 10 na 14 km. Od czasów pierwszych osadników miało miejsce 16 erupcji tego wulkanu, ostatnia w 1918 roku. Wybuchy wulkanu Katla zawsze powodowały duże zniszczenia, dlatego też jest on jednym z najbardziej znanych wulkanów na Islandii. Niedaleko miasteczka Wik znajduje się Czarna Plaża, zaliczana do 10 najpiękniejszych plaż świata. Przy samej plaży i w okolicy można znaleźć dużo bazaltowych kolumn, jak również skał samotnie stojących w morzu. Znajdują się tu także monumentalne klify, będące ostoją dla gniazdujących na nich maskonurów.
Kiedy gorąca lawa po erupcji wulkanu Katla spływała do oceanu, różnica temperatur sprawiła, że popękała ona na miliardy maleńkich kawałków, tworząc w efekcie bazaltowy żwir. Pogoda nam dopisała, chociaż okolice są jednymi z najbardziej deszczowych na Islandii. Spada tu średnio 3 razy więcej deszczu niż w oddalonym o 180 km Reykjaviku. Miasteczko Vík liczy około 300 mieszkańców. Widać stąd grupę skał, o których mówi się, że przedstawiają trola ciągnącego trójmasztowy żaglowiec. W wyniku wybuchu wulkanu Laki w 1783 roku lawa wydobywała się z ponad 100 kraterów utworzonych w ogromnej szczelinie wulkanicznej długiej na ponad 25 km. Był to największy w dziejach ludzkości wypływ lawy. Trwał on 8 miesięcy, a lawa pokryła obszar o powierzchni 565 km2. To nieprzyjazne pustkowie przecinają rzeki spływające z lodowca Vatnajökull i Skajdararjökull. Vatnajökull to lodowiec o powierzchni 8100 km2 i grubości dochodzącej do 1 km. Pod względem powierzchni jest drugim co do wielkości lodowcem Europy i trzecim na świecie. Pod jego powierzchnią są wulkany i obszary geotermalne. W wyniku tego pod lodowcem znajduje się duże gorące jezioro z wielką komorą magmową. Jest ono przykryte 200-metrową warstwą lodu, ma 488 metrów głębokości, a kaldera ma 100 km kwadratowych. Thank you.
Główny wodospad znajduje się na terenie Parku Narodowego Skaftafell. Otoczony jest sformowanymi z lawy sześciobocznymi bazaltowymi kolumnami, od których pochodzi jego nazwa. Woda spada tu z wysokości zaledwie 20 metrów, ale tym, co przyciąga turystów, jest jego niesamowite otoczenie. Zatrzymujemy się przy niewielkiej lagunie, wypełnionej wodą stopniejącego lodowca i pływającą po niej krą. Za chwilę taką amfibią będziemy pływać między górami lodowymi. Jökulsárlón to po islandzku laguna lodowcowa. Jezioro powstało około 40 lat temu, gdy cofnął się lodowiec Breiðamerkurjökull, który jest częścią czapy lodowej lodowca Vatnajökull. Bryły lodu odrywające się od lodowca pływają w jeziorze, a następnie wąskim ujściem spływają do oceanu. Tutaj kręcono sceny do filmu z Jamesem Bondem Śmierć nadejdzie jutro oraz Zabójczy widok. Nakręcono także sceny do filmu Tomb Raider i Batman Początek. Jezioro leży 1,5 km od brzegu Oceanu Atlantyckiego. Ma 18 km kwadratowych powierzchni i do 248 metrów głębokości.
zatrzymaliśmy się w wiosce Gledwik. Można tu obejrzeć odwzorowane w kamieniu jajka 34 gatunków ptaków wykonane przez miejscowego rzeźbiarza. Petra Sveinsdottir zebrała ogromną i interesującą kolekcję minerałów, której gromadzenie rozpoczęła w 1946 roku. Eksponowane są w jej prywatnym domu i ogrodzie, a zostały udostępnione odwiedzającym od 1976 roku. Pochodzą ze wschodniej Islandii, która jest najstarszą częścią wyspy. Modrudalur to najwyżej położona farma w Islandii na wysokości 469 metrów nad poziomem morza z małym prywatnym kościółkiem wybudowanym w 1949 roku. Tutaj w 1918 roku odnotowano najniższą temperaturę na Islandii minus 34 stopnie. Mamy tu okazję spróbować potrawy ze sfermentowanego mięsa rekina, popularnie zwanej hakarl, czyli zgniły rekin. Jesteśmy już w północno-wschodniej części Islandii i idziemy nad wodospad Detifoss. Po drodze mijamy księżycowy krajobraz z ogromną ilością porozrzucanych kamieni wulkanicznych. Przez szeroki na 100 metrów próg szaro-brązowa masa wody z ogłuszającym łoskotem przelewa się 45 metrów w dół. Pod względem ilości przepływającej wody jest to największy wodospad w Europie. W 2011 roku kręcono tu scenę otwierającą film Prometeusz w reżyserii Ridleya Scotta. Kilometr w górę rzeki jest wodospad Selfoss, spadający 10-metrową kaskadą. Islandia korzysta z bogatych zasobów energii geotermalnej. Na wyspie funkcjonuje 5 dużych elektrowni tego typu. Elektrownia Krafla jest najmniejszą spośród nich i ma moc 60 MW. Obszar tych gorących źródeł znajduje się w północnej części Islandii na aktywnym wulkanie. Jest tu mnóstwo basenów z bulgocącym, gotującym się błotem. Z ich otworów wydobywają się gazy i para wodna. W powietrzu czuć zapach siarki, a podłoże jest gorące. Wał bardzo regularnego krateru. Ma on 150 metrów wysokości.
Dimmu Borgir, czyli Ciemne Zamki. Jest to prawdziwy labirynt formacji lawy z jaskiniami, wąwozami i szczelinami powstałymi po wybuchu wulkanu. Jezioro Mywatn, czyli Jezioro Komarów, powstało około 35 tysięcy lat temu. Ma głębokość 2 do 4,5 metra i 38 km kwadratowych powierzchni. W okolicach jeziora przebywali przyszli astronauci z Armstrongiem na czele, by przeprowadzać ćwiczenia wchodzenia i schodzenia z kraterów na wypadek konieczności poruszania się w takich warunkach na Księżycu. Jest to właściwie para wodospadów w kształcie podkowy o szerokości około 100 metrów i wysokości 12 metrów. Zgodnie z legendą do tego wodospadu zostały wrzucone figury bogów skandynawskich po przyjęciu przez Islandię chrześcijaństwa w 1000 roku. Na Islandii zdarza się, że po śmierci żony wdowiec buduje kościół dla jej upamiętnienia. To właśnie przykład takiego kościółka. Akureyri to leżące na północy drugie co do wielkości miasto Islandii, liczące około 18 tysięcy mieszkańców. Leży w otoczeniu granitowych gór dochodzących do 1500 metrów wysokości, niecałe 100 km od koła podbiegunowego nad fiordem Eyjafjordur. Protestancka świątynia, wybudowana w 1940 roku, zaprojektowana przez Gudjona Samuelsona, który jest także twórcą katedry w Reykjaviku. Centrum Kultury i Konferencyjne.
z małego portu rybackiego opodal Akureyri wypływamy z nadzieją, że uda nam się obejrzeć wieloryby. Przez długi czas ani śladu wieloryba. W końcu coś pojawia się na horyzoncie. I w końcu sukces. To długopłetwiec, który według oceny naszego szypra ma 13-14 metrów długości. Długopłetwce osiągają wagę do 45 ton. Żywią się krylem i małymi rybami. Podczas wydechu wyrzucają fontannę pary wodnej na wysokość do 3 metrów. Płetwa ogonowa, widoczna w czasie nurkowania, jest czarna z wierzchu i biała od spodu. Ma rozpiętość 2 do 3 metrów. Długopłetwce należą do fiszbinowców. Takie fiszbiny prezentuje nasz szyper. Mogą one mieć do metra długości. Po udanym polowaniu na wieloryby kolejna atrakcja – łowienie łupaczy. Siglufjordur jest najdalej wysuniętym na północ miastem Islandii. Do koła podbiegunowego jest stąd około 40 km. Do niedawna był to ważny ośrodek połowu śledzi, ale ryba ta zniknęła z łowisk położonych w pobliżu. Hofsos to wieś oraz port położony na północy Islandii, którego historia sięga XVI wieku. Jest tu wiele starych domów, które ostatnio zostały poddane renowacji.
We wsi jest jeden z najstarszych domów na wyspie, wybudowany w 1777 roku. Saudar Krokur to największy zurbanizowany obszar w północno-zachodniej Islandii. Jest tu przede wszystkim przemysł przetwórstwa ryb, ale także materiałów izolacyjnych i futrzarskich. W mieście jest wielu miłośników jazdy konnej i organizowany jest coroczny festiwal z tym związany. Jest to gospodarstwo, które było zamieszkiwane do 1947 roku, a dla zwiedzających zostało otwarte w 1952 roku. Skansen ten powstał jako pierwszy na wyspie. Torfowe budynki gospodarczo-mieszkalne znajdujące się na jego terenie powstawały w XVIII i XIX wieku. Są one przykładem tradycyjnej architektury islandzkiej. Wykorzystanie torfu do celów budowlanych wynikało z braku drewna. Kościół w tym miejscu istniał już w okresie wczesnego chrześcijaństwa na wyspie. Obecny pochodzi z 1834 roku. Ma torfowe ściany, które są regularnie poddawane renowacji. Niektóre elementy wyposażenia są starsze niż sam budynek kościoła i pochodzą z XVII wieku. Pomnik poświęcony pocztowcom. Z tego źródła wypływa w ciągu sekundy 180 litrów wody o temperaturze około 100 stopni. Źródło służy mieszkańcom miejscowości położonych nawet w odległości 64 km do ogrzewania domów. Ogrzewa także położoną w pobliżu szklarnię. W Reykholt mieszkał Snorri Sturluson, którego Norwegowie szczególnie cenią za dzieło Historia królów norweskich, które ocaliło od zapomnienia całe stulecia historii Norwegii. Snorri został zamordowany z rozkazu króla Norwegii w 1241 roku. Jego domostwa już nie ma, ale zachowała się cieplicowa sadzawka, w której zażywał kąpieli. Znad sadzawki do domu prowadził tunel, teraz częściowo odnowiony. W Reykholt jest pomnik Snorriego, wykonany przez słynnego norweskiego rzeźbiarza Vigelanda. Thank you.
wodospad lawy to ponad 100 niewielkich kaskad wypływających wprost ze skał wąwozu do rzeki Kwita na długości około 700 metrów. Woda pochodzi z położonych wyżej partii tej samej rzeki i przesączając się przez porowatą lawę spływa do rzeki na powrót. Dzięki przesączaniu się przez lawę woda utrzymuje stałą temperaturę 3,5 stopnia i wodospad ten nie zamarza nawet w zimie. Kilkadziesiąt metrów powyżej jest wodospad dzieci. Według opowieści w pobliskim gospodarstwie mieszkała wdowa z dwójką dorastających chłopców. Pewnej wigilii poszła na pasterkę, ale ponieważ długo nie wracała, chłopcy wyszli jej naprzeciw. Gdy kobieta wróciła do domu, nie było w nim nikogo, a odciśnięte w śniegu ślady stóp urywały się na kamiennym łuku nad wodospadem. Od tego czasu wodospad jest nazywany wodospadem dzieci. Jesteśmy na powrót w Reykjaviku, zamykając wielką pętlę wokół Islandii, pięknej krainy lodu, ognia i wody.